jak trwają prace budowlane, już wkrótce powstanie nowy ośrodek zdrowia. Będzie to nowoczesny budynek przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Na parterze znajdą miejsce przychodnie lekarskie, zaś na piętrze będą to gabinety rehabilitacji. Budynek jest zaprojektowany bardzo dobrze w centralnej części i z dostępem do własnego parkingu, ale również będzie można korzystać z sąsiednich parkingów, na przykład przy Urzędzie Gminy. Wójt Tomasz Socha realizuje kolejne założenia swojego programu. Nasz samorząd w poprzedniej kadencji złożył obietnicę mieszkańcom Szczypca, że doprowadzi, czy też poprawi stan drogi, bo to jest szutrówka w tej chwili łącząca drogę relacji Włochy-Szarpków. No oczywiście Szczypiec ma dojazd od strony Brześcia, ale to jest wąziutka droga, natomiast tutaj byłby ogromny skrót w kierunku na obwodnicę Pińczowa, czy w kierunku na Chmielnik. Bardzo dużo osób korzysta z tej drogi, no niestety oprócz brudu, kurzu i wielkich dziur, no nic na razie nie ma. Miejmy nadzieję, że samorząd nowej kadencji wywiąże się z tych obietnic. Z tego, co gdzieś tam zakulisowo usłyszałem, to być może w połowie lipca ta inwestycja ruszy. Oby. Trzymamy za to kciuki, ale zwróćcie uwagę Państwo, że nawet najmniejszy odcinek od strony Szczypca w kierunku Lasu Włoskiego został tam poprawiony, a natychmiast powstają nowe budynki mieszkalne. Jakże cudowne to miejsce do zamieszkania. Wystarczy, że ta droga zostanie zrobiona, a zapewne Szczypiec będzie dużo większą miejscowością. Wzdłuż nowo wybudowanej ulicy Kardynała Wyszyńskiego, zaraz za Strumykiem, z drugiej strony, powstaje ścieżka rowerowa łącząca ulicę Grodziskową ze ścieżką przy Batalionów Chłopskich, a następnie od ulicy Spacerowej ulica dojazdowa, gospodarcza do budynków mieszkalnych. Część ścieżki od ulicy Batalionów Chłopskich już jest wyasfaltowana. Jak wyglądamy w tej dziedzinie na tle innych miast? No niestety, ale nie jest tak różowo. W Busku jest ponad 18 km ścieżek rowerowych, w Jędrzejowie 20, Kielce mają 70 km, Kazimierza Wielka 40, Końskie 42,5. Powiat Pińczowski to 30 km ścieżek, z czego na rejon miasta Pińczowa, znaczy na gminę, przypada 8 km, a w samym mieście niecałe 4 km. Jeśli chodzi o inwestycje na terenie naszego miasta, to poza praktycznie ukończonym osiedlem Siedmiolaski nic więcej nie widać. Jedyne to powstaje przy ulicy Grunwaldzkiej blisko Batalionów Chłopskich nowy sklep Dino. Prace są zaawansowane i należy się spodziewać, że w połowie wakacji sklep ruszy. Ale niestety no nic tego nam potrzeba, tylko miejsc pracy, zakładów przemysłowych, gospodarczych, przedsięwzięć. Przy okazji tego widoku zwróćcie Państwo uwagę na strumyk, który płynie od
źródliska Grodziska do naszej Nidy. To ogromne ilości czystej wody, które spływają bezużytecznie, a wielka szkoda, gdyż tutaj w rejonie ciepłowni Lamonta przy ulicy Batalionów Chłopskich, troszeczkę powyżej tu jak jest sieć energetyczna, to kiedyś w planach naszego miasta był park. Być może byłoby to fantastyczne zasilanie do fontanny w tym rejonie. No niestety plany zostały zmienione i nie mamy co liczyć, że powstanie w tym rejonie dwóch dużych osiedli i nowo powstającego jakiś plac zabaw, czy też jakaś zieleń miejska. Na rogu ulicy Kościuszki i Nowego Światu, blisko Ogólniaka, stała od wielu lat opuszczona, szpecąca kamienica. Została ona w ostatnim czasie rozebrana, teren zniwelowany. Według naszych informacji powstanie tu nowy budynek, kamienica czynszowa, czyli mieszkania pod wynajem. Doskonała inwestycja. Brak jest mieszkań w Pińczowie na wolnym rynku, a szczególnie tych pod wynajem. Dlatego uważam, że to mieszkania będą miały duże powodzenie. Jest to blisko samego parku, centrum miasta. Każdy tu chętnie znajdzie swoje miejsce. Przez Pińczów z naszej góry spływa wiele strumyków, ale większość z nich jest już schowana, jest skanalizowana. Zróbcie sobie Państwo wycieczkę do Lasu Włoskiego, zobaczycie jaki piękny, duży strumień tam płynie i on nigdzie nie ma swojego ujścia, znika gdzieś na łąkach, na bagnach, to wszystko wsiąka górotwór i po przefiltrowaniu wypływa w Pińczowie. No największym oprócz siedmiu źródeł to jest plac koło bani, to miejsce nosi nazwę od właścicieli, od nazwiska właścicieli. Tam zaopatrywała się również przetwórnia z góry zamkowej. Były ujęcia wody. No niestety ta woda płynie nadal niezagospodarowana. Z tego co wiem, to przetwórnia już nie korzysta z tych źródeł, a pozostała woda płynie sobie różnymi strumieniami. Część na wierzchu, część skanalizowana, a reszta kanalizacją burzową do naszej Nidy. Był kiedyś taki projekt, aby wykorzystać tą wodę i w sposób naturalny, praktycznie bezkosztowo poprowadzić kanalizacją burzową rurę, która doprowadziłaby tą wodę pod naturalnym ciśnieniem do fontanny w parku miejskim. Zwróćmy uwagę, że ta fontanna no, daleko odstaje od nowoczesnych fontan, które widzimy w miastach naszych sąsiednich, choćby w Busku. Przyjrzyjmy się, jak wygląda to w parku, czy w rejonie Tężni, jak zagospodarowane są to tereny nowoczesne. Tutaj byłoby naturalne zasilanie i mało tego, kiedyś, nie wiem jak to na dzisiaj wygląda, ta woda była zdatna do picia, a fontan, gdzie można z takiej wody korzystać w sposób no, zdrowy dla naszego organizmu, chyba jest niewiele w całej Polsce. Tutaj mielibyśmy za darmo pod ciśnieniem tryskałaby woda. Byłaby to kolejna atrakcja. No i oczywiście o kosztach też należy wspomnieć. No ta fontanna, no to nie jest to chyba najpiękniejszy pomysł. Muszę Państwu powiedzieć, że z tym pomysłem co do tej fontanny zasilanej w sposób grawitacyjny spotkałem się już przy kilku wyborach do Rady Miejskiej. No niestety nikt tego do tej pory nie zrealizował ani nie podjął próby oszacowania, czy to warto. A tak marnujemy wodę. No warto nawet wspomnieć o tym, że jeśli przechodzicie Państwo ulicą, chyba tutaj, że ona się nazywa Źródlana, chyba,
tuż przy narożniku Urzędu Miejskiego jest linienka łączona chyba z burzówką i tam wystarczy lekko ucho przychylić, a będzie słychać pędzącą wodę grawitacyjnie z rejonu u bani do naszej nidy. Szkoda. Szkoda, że ta woda nie jest zagospodarowana. Nikt nie podjął tego tematu. A byłaby to kolejna atrakcja naszego miasta. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Przed nami jeszcze wiele tematów. Najbliższe to kolejka Ekspres Ponidzie. Nasza stadnina koni w Michałowie. Inwestycje na Ponidziu. Jak spędzamy wakacje nad Nidą. I wiele innych tematów. Czekamy na sygnały od Państwa, czym należałoby się w najbliższym czasie zająć. Dziękuję bardzo za uwagę.